jesteście nowi na tym kanale, upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Barbara Adamczyk i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z moich wakacji po Afryce Zachodniej z państwa Togo i opowiem dzisiaj o pnączu lufa. Zapraszam. Dziś Wam opowiem właśnie o pnączu, który rośnie przy domach. Nazywa się lufa, to jest gąbka. Po polsku nazywa się trukwa. I właśnie ten pnącz rośnie przy domach, na płotach, na sojakach, takich z metalu zrobionego. I są to właśnie tak wyglądające ogórki. Jest to bardzo fajne. Nie widziałam kwiatów, ale ściągnęłam z internetu sobie zdjęcie, więc pokazuję Wam właśnie, jak wygląda kwiat tego pnącza. I one rosną tak długo, aż będą całe brązowe i tylko tą skórkę się zdejmuje i w środku jest gąbka. Gąbka do mycia się, bardzo fajna. W środku ma takie czarne nasionka, je po prostu trzeba wypłukać i można się automatycznie wziąć do łazienki, można się tym myć. Robią właśnie z tego różne, przeróżne na do mycia się w formie gąbek. Także tak tutaj na przykładzie. Można taką gąbkę mieć na takim kiju do mycia pleców na przykład. Można sobie taką gąbkę kupić na Allegro. Nawet nie są drogie, nie wiedziałam, że w ogóle coś takiego można kupić. Jednak takie wyprawy do innych państw i widzi się właśnie takie niespotykane pnącza z takimi dużymi choćby ogórkami. I jeszcze, że to jest właśnie gąbka, której no, używałam, tak szczerze mówiąc, ale nie wiedziałam, że to tak rośnie. Myślałam, że to jest chemiczne, sztuczne, że to jakoś tam produkują, bo to szorstkie, jak peeling, można używać właśnie przeciw celulitowi. Ale nawet jak z tego wyczytałam na internecie, to nawet można garki myć. Są specjalnie robione właśnie z tych gąbek, robione właśnie takie gąbeczki do mycia garnków. I co ciekawe, co też nie wiedziałam, ten pnącz, jak już ma takie zielone właśnie choćby ogórki, to je się używa do sałatek. Zanim on dojrzeje do całości, to można ją właśnie w Chinach na przykład używają do różnych sałatek. Na liście również używają do sałat, więc w tym momencie jak dowiedziałam się, że to taka gąbka rośnie sobie przy domach, to musiałam na ten temat poczytać, dlatego wiem, że zanim ona, jak ona dopiero dojrzewa, jest taka ładna zielona, to można zerwać sobie i do sałatek używać. Rośnie nawet w Polsce, można ją uprawiać, tylko nie lubi zimnych przeciągów, nie lubi mrozów. Jest przeważnie w nasłonecznionych właśnie terenach uprawiana nawet w Polsce. Więc można się poszukać nasionek i spróbować w domu, w ogródku, posadzić ją w maju, prawdopodobnie w maju już można ją sadzić do ogródka w jakimś nasłonecznionym bardzo mocno miejscu. No i spróbować sobie uprawić taką właśnie gąbkę do mycia się w łazience. Jest bardzo fajna, mięciutka, tak wydaje się miękka, ale przy dotknięciu, przy myciu to ona właśnie jest taka lekko szorstka. Także polecam albo kupić sobie już gotowo, albo po prostu samemu w ogródku spróbować uprawiać taką gąbkę. Na dziś to taki króciutki filmik.
Na dziś to wszystko w tym filmiku, a jutro polecam kolejny filmik z mini zoo. Byłam właśnie w Lomy w takim mini zoo i tam dość takie nawet ciekawe zwierzątka widziałam, chociaż nie jest to samo co nasze zoo w Polsce, ale nawet i tam można właśnie spotkać takie małe mini zoo. I zapraszam na kolejny odcinek. Thank you.